Budowa nowego budynku Instytutu Biotechnologii jest elementem projektu realizowanego na Uniwersytecie Gdańskim, w ramach którego powstanie nowy gmach Instytutu w pełni wyposażony w nowoczesny sprzęt i aparaturę do prowadzonej dydaktyki i badań. Budynek powstanie na terenie Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku-Oliwie. Obszar ten jest bardzo dobrze skomunikowany. Istnieją tutaj liczne połączenia komunikacji miejskiej. W odległości kilkuset metrów od kampusu powstaje przystanek Pomorskiej Kolei. Instytut będzie zlokalizowany w sąsiedztwie budynków Wydziału Biologii i Wydziału Chemii, co wzmocni interdyscyplinarny charakter prowadzonych badań i dydaktyki. Budynek obejmie łącznie 4 kondygnacje naziemne i 1 podziemną. Powierzchnia użytkowa budynku wyniesie około 8000 metrów, z czego ponad 83% zajmie powierzchnia dydaktyczno-naukowa. Na parterze zlokalizowane będą hol, szatnie oraz zespół administracji z dziekanatem i pomieszczeniami biurowymi. Mieścić się tu też będzie zespół laboratoriów dydaktycznych oraz audytorium, sale seminaryjne, sale komputerowe i pomieszczenia dla koła studenckiego. Budynek będzie posiadać wyodrębnione strefy funkcjonalne, ogólnodostępną strefę dydaktyczną, strefę z kontrolą dostępu zawierającą laboratoria i biura oraz strefę techniczną i socjalną. Na poziomie pierwszego, drugiego i trzeciego piętra zaprojektowano typowe moduły laboratoryjne, w których wydzielone zostały przestrzenie laboratoryjne, biurowe i pomocnicze. W budynku zastosowano nowoczesne rozwiązanie modułowe, które pozwala na przesuwanie, zwiększanie lub zmniejszanie przestrzeni laboratoryjnej w zależności od wielkości grup badawczych. Każde laboratorium zostanie wyposażone w nowoczesne meble laboratoryjne, sprzęt i aparaturę dostosowaną do istniejących potrzeb, tematyki badań i kierunków rozwoju wydziału. Poza modułowym układem laboratoryjnym na poziomie pierwszego i drugiego piętra znajdą się sala rady wydziału, czytelnia oraz pomieszczenie socjalno-integracyjne. Na poziomie najwyższej kondygnacji znajdować się będzie moduł laboratoriów specjalistycznych, obejmujący m.in. laboratorium o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa biologicznego BSL-3, laboratorium analiz genetycznych oraz laboratorium izotopowe. Łączny koszt realizacji projektu wynosi prawie 60 milionów złotych i jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.